telefonów sprzedaży okien. Tylko teraz wyjątkowa promocyjna oferta. Oknoplast Kraków. Zawsze sprawdzaj najlepszych. Były nieprawidłowości w przekształceniach własnościowych małopolskich przedsiębiorstw, twierdzi NIK. W rafinerii w Trzebini powstaje instalacja do produkcji biopaliw. Krakowscy konserwatorzy odnawiają najcenniejsze wawelskie kurdybany. Dzień dobry, kronika Renata Lisowska. Były nieprawidłowości w przekształceniach własnościowych małopolskich przedsiębiorstw państwowych. Doszło do nich m.in. w krakowskim Energoprzemie oraz jaroszowickim Szkłomaszu. Tak wynika z przedstawionego dziś raportu delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Krakowie. Od marca do sierpnia inspektorzy sprawdzili 47 przedsiębiorstw. Tyle tylko pozostało z ogromnego niegdyś holdingu budowlanego Energoprzem. Po 10 latach likwidacji zamiast 3200 pracowników jest tylko 3. Ta firma to jeden z przykładów nieprawidłowości. Od niedawna w Energoprzemie pojawił się nowy likwidator. Przede wszystkim zastałem gruby protokół kontroli Najwyższej Izby Kontroli, który miał wiele zastrzeżeń i uwag do... Wyniki kontroli są jednoznaczne. Najczęściej kontrolerzy zarzucają zarządcom nierzetelne gospodarowanie powierzonym mieniem. Ponadto zbyt późne i tylko częściowe realizowanie programów naprawczych. A to z kolei prowadziło do powiększania strat. W 5 przedsiębiorstwach stwierdziliśmy pewne nieprawidłowości. Ale największe nieprawidłowości stwierdziliśmy w przedsiębiorstwie Szkłomasz w Jaroszowcu. To jest dawne terytorium województwa katowickiego oraz Energoprzemie. Kontrolerzy negatywnie ocenili też nadzór Urzędu Wojewódzkiego, który jest organem założycielskim przedsiębiorstw. Wykryto nieskuteczne postępowania naprawcze, opóźnienia w likwidacji oraz zły... Udało się nie tylko uniknąć tragedii, ale i zminimalizować straty rafinerii, która po dzisiejszych zapewnieniach szefów Orlenu będzie po restrukturyzacji jednym z ważniejszych zakładów tego koncernu. Uwaga na raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Hop. Dziś zbiornik oddano do użytku, ale to nie usuwanie pozostałości pożaru jest tak istotne. Władze Orlenu zdecydowały się, by w Trzebini zbudowano linię technologiczną przerabiającą rzepak niezbędny do produkcji biopaliw. Inwestycja warta będzie 20 milionów euro. Niedawno koncern kupił w Niemczech 500 stacji benzynowych. W tym tygodniu chce zainwestować w rafinerię gdańską. Zdaniem prezesa holdingu wielosetmilionowe inwestycje nie spowodują jednak podwyżki cen paliw. To nie odbije się na kieszeni klientów, dlatego że te działania, które prowadzimy, są wynikiem naszej sytuacji finansowej i standingu finansowego, naszego planu rozwoju i wizji rozwoju. Ustawa regulująca produkcję biopaliw ma być przyjęta w tym tygodniu. Problem jednak w tym, że wprowadzono do niej już 39 poprawek, a 5 punktów jest do tej pory sprzecznych z ustawodawstwem unijnym. Jasne i wyraźne wskazówki z Senatu w kierunku poprawy tej ustawy, mam nadzieję, zostaną wprowadzone, przegłosowane dla dobra polskiego rolnictwa, przemysłu paliwowego i dla dobra polskiej gospodarki. W Trzebini będzie się produkować 150 tysięcy ton estrów rzepaku rocznie. To 1/3 krajowego zapotrzebowania na ten komponent do biopaliw. O przyszłości naszego przemysłu petrochemicznego będziemy także mówić w programie Tematy Dnia. Zaraz po głównym wydaniu kroniki gościem Iwony Sitnik-Korneckiej będzie prezes zarządu rafinerii w Trzebini Grzegorz Ślak. Unikatowa opracowana w Tarnowie technologia zostanie zastosowana do niszczenia składowanych w Rosji związków arsenu, głównie luizytu. Zasoby zgromadzone w Rosji ocenia się na 6 tysięcy ton. Taka ilość mogłaby uśmiercić wszystkich mieszkańców Europy. W Warszawie przedstawiciele rządów Polski i Rosji podpisali porozumienie o współpracy w dziedzinie niszczenia broni chemicznej.
To właśnie w tych laboratoriach udało się ze środka bojowego o nazwie Luizyt odzyskać czysty arsen, substancję wykorzystywaną w przemyśle elektronicznym. Podejmowane wcześniej przez Rosjan próby palenia Luizytu zawiodły. Opracowywanie tej metody trwało 4 lata wraz z zespołem z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych z Wrocławia. Teraz Polacy i Rosjanie, na razie jako jedyni na świecie, są w posiadaniu technologii dającej olbrzymie możliwości także w sektorze cywilnym. Na utylizację czekają składowane na całym świecie związki arsenu, pochodzące m.in. ze zużytych baterii słonecznych. Istotniejsze są tutaj te czynniki niewymierne, a mianowicie fakt radzenia sobie z tak trudnym problemem, no i fakt nawiązania porozumienia i zaistnienia jednostki i zakładów azotowych, no już powiedzmy na rynkach europejskich i na tym rynku wschodnim, o który przecież tak zabiegamy. Prace badawcze, a także samo niszczenie broni chemicznej będzie się odbywać w Rosji. Jako zaplecze dla tych działań w Tarnowie powstanie specjalny chemiczno-przemysłowy kompleks. W Małopolsce jest 270 tysięcy małych i średnich firm. Mają one coraz więcej możliwości dofinansowania z funduszu Unii Europejskiej. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak z nich korzystać, a także, że istnieją organizacje, w których specjaliści doradzają również za darmo. Twoja firma w Europie to temat konferencji, jaką w Krakowie zorganizowało pierwsze ogólnopolskie forum małych i średnich przedsiębiorstw. Ta fabryka kosmetyków w Krakowie zatrudnia 80 osób. Chce zwiększyć sprzedaż za wschodnią granicą. Skorzystała z dofinansowania promocji przez Fundusz FARE 2000. Dyrekcja chwali bezpłatne usługi doradców z Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W momencie, jak my zaistnieliśmy już w tych ich komputerach, właściwie dostajemy zaproszenia na bezpłatne szkolenia dotyczące finansów, zarządzania, prawa. Dyrektor dodaje, że będą korzystać z funduszy unijnych, bo już wiedzą, jak to robić. A początek jest zwykle najtrudniejszy. Potwierdzają to eksperci, którzy pomagają przygotowywać wnioski, doradzają. Istotna jest koncepcja. Czy przedsiębiorca ma koncepcję swojego rozwoju, swojego funkcjonowania w przyszłości? Jeżeli tak, to bardzo dobrze wpasowują się wtedy te działania w te dostępne programy finansowane ze środków Unii Europejskiej. Podobnych instytucji, które pomagają przedsiębiorcom, jest więcej. Na przykład Centrum Euroinfo, działające pod egidą Komisji Europejskiej, które pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom, na przykład w zdobywaniu kontrahentów. W Polsce jest to program finansowany całkowicie ze środków europejskich. Wystarczy przyjść, zgłosić się do swojego lokalnego ośrodka. Jak mówi wiceminister do spraw europejskich Jarosław Nitras, w naszych małych i średnich przedsiębiorstwach musi zmienić się sposób myślenia i działania. Trzeba jak gdyby przejść w sporcie, byśmy powiedzieli, od uczestniczenia tylko w zawodach powiatowych na szczebel europejski. Jedną z metod podwyższania efektywności firm jest lepsze motywowanie pracowników do pracy. Mówili o tym specjaliści podczas konferencji zorganizowanej w Krakowskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Te programy, wszystkie szkolenia muszą być dobrze monitorowane po to, żeby wynikiem tych szkoleń i zainwestowanych pieniędzy były konkretne umiejętności i efektywna praca później, zaangażowani pracownicy. Dotyczy to również szkoleń o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a do Polski będzie napływać coraz więcej pieniędzy z funduszy i programów. Jednak na integracji skorzystają najbardziej te przedsiębiorstwa, które będą potrafiły w pełni wykorzystać je. Dlatego warto zainteresować się tym już teraz. Maja Nowakowska, Kronika. Nowy oddział ratunkowy powstaje w Szpitalu Uniwersyteckim. Będzie 3. w Krakowie i 10. w Małopolsce, włączonym do zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Na razie oddział to nowoczesny sprzęt kosztujący około 1 000 000 zł. Są to urządzenia do reanimacji i monitoringu chorych, respiratory, wyposażenie 2 sal operacyjnych, 2 oddziałów intensywnej terapii. W oddziale ratunkowym będzie też 12 sal obserwacyjnych, gabinety zabiegowe i poradnia. Będzie on zlokalizowany na bazie krakowskiego pogotowia ratunkowego. Stosowne umowy między szpitalem a pogotowiem zostały podpisane. Od przyjęcia zgłoszenia na alarmowy numer 112 do przywiezienia chorego na oddział nie może minąć więcej niż kilkanaście minut. Co najważniejsze, karetka nie będzie już szukać szpitala, który ma ostry dyżur. Dotyczy przede wszystkim problemów kardiologicznych, problemów urazów mnogich, problemów neurotraumatologicznych i wielu innych stanów, które powodują zagrożenie życia. Z uwagi na to, że w szpitalu zlokalizowane są wszystkie tego typu jednostki, dysponujemy możliwością udzielenia choremu pełnej pomocy.
Oddział ratunkowy zacznie działać od kwietnia. Do końca przyszłego roku ma zostać dokupiony brakujący sprzęt. Wkrótce podobny oddział powstanie w szpitalu wojskowym lub MSWiA. Koszt inwestycji i szkoleń personelu wynosi około 5 milionów złotych. Dzięki powstającemu systemowi ratownictwa medycznego już teraz udaje się ratować dwa razy więcej pacjentów niż kilka lat temu. Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki w Krakowie odnawia unikatową kolekcję XVII-wiecznych kurdybanów wawelskich. Są to skóry tłoczone i malowane we wzory, zdobi się nimi ściany lub meble. Specjaliści nie tylko przywracają świetność starym, ale także na indywidualne zamówienia dawnymi technikami produkują nowe. Krakowska pracownia jest jedną z dwóch na świecie specjalizujących się w tym rzemiośle. To część mebli z unikatowej kolekcji wawelskiej obitych kurdybanami. Teraz są przedmiotem konserwacji specjalistów z Akademii Sztuk Pięknych. Niedawno odnowiono znajdujące się na Wawelu ścienne, teraz te na meblach. Odnawianie ich jest bardzo pracochłonne, ale czasem tak zniszczonej skóry nie da się uratować. Trzeba zrobić kurdyban od nowa, dlatego specjaliści opanowali rzemiosło sprzed wieków. Do zrobienia kurdybanu używa się cielęcej skóry specjalnie wyprawionej. Nakłada się na nią warstwę prawdziwego srebra, potem zamalowywuje i suszy. Po wyschnięciu ten proces trwa bardzo długo. Taka produkcja całego kurdybanu to jest około 4 miesięcy. Wzór na kurdybanie tłoczy się tu na takich matrycach, które wkłada się pod specjalną prasę. Praca jak w manufakturze, ale efekt olśniewający. Po wytłoczeniu całość maluje się transparentnym kolorem, by znajdujące się na skórze srebro nie straciło blasku. Niedawno takie kurdybany ścienne odtworzono specjalnie dla szkockiego zamku Calendar House. Byliśmy tam na miejscu, zrobiliśmy odlew tego wzoru. Na podstawie tego odlewu zrobiliśmy matrycę i później już Anglicy sami sobie montowali. Choć prace nad jednym kurdybanem trwają długo, specjaliści jednak nie narzekają na brak zamówień, szczególnie dla europejskich zamków i muzeów. Choć u nas jeszcze stosunkowo mało popularne wśród indywidualnych odbiorców, kurdybany w przyszłości mogą stać się ciekawą alternatywą dla znudzonych nowoczesnością projektantów wnętrz. Kronika Anna Żurek. To, że mogą nas Państwo teraz oglądać, jest możliwe dzięki radiowo-telewizyjnemu Centrum Nadawczemu w Chorągwicy koło Wieliczki. Dziś uroczyście obchodzono 40-lecie jego powstania. 300-metrowa antena, która góruje nad okolicą, to tylko część techniki pozwalającej dotrzeć z sygnałem do odbiorników. Sercem Chorągwicy są nowoczesne nadajniki. Trzy programy telewizji publicznej, stacja TVN, Rai Uno, programy Radia Kraków i RMF FM. Przez 24 godziny na dobę pracują nowoczesne nadajniki i czuwają technicy, którzy gwarantują jakość i ciągłość nadawania. Choć przez 40 lat burzliwej historii zdarzało się, że milkły radia i telewizory. Obiekt był absolutnie cichy, Państwo w tej chwili słyszą szum tutaj. Był absolutnie cichy, bo przez godzinę obiekt nie miał zasilania. No i oczywiście nie było żadnej telewizji ani radia w powietrzu. Przerwa w nadawaniu jedynego niegdyś programu telewizyjnego mogła się okazać tragiczna w skutkach. Czy to był Frankiewicz, czy Gomułka na antenie i wtedy padał nadajnik. Było to szczególnie stresujące, czasem nawet niebezpieczne, bo pod napięciem, czego nam robić praktycznie nie wolno, naprawialiśmy ten nadajnik. Pracownicy Centrum Nadawczego nawet w domu kontrolują emisję. Tak było również w dniu wprowadzenia stanu wojennego. Poszukałem drugiego programu, kolejnego, cisza. Włączyłem telewizor, no i smutnego pana zobaczyłem. Dziś Chorągwica to przede wszystkim nowoczesna technika i profesjonalizm. Praca tu wymaga także predyspozycji zawodowych. To jest obserwacja u nas tych urządzeń. To jest skupiony człowiek, jest na tym, ma tu 7 monitorów. Trzeba to wszystko patrzeć, odsłuchiwać, jak to wszystko wygląda. Spotkanie pracowników i gości z okazji 40-lecia uruchomienia nadajnika stało się okazją do wspomnień i prześledzenia rozwoju radiowo-telewizyjnego Centrum Nadawczego. Nie zabrakło gratulacji, podziękowań i życzeń. A relacje z jubileuszu mogli Państwo obejrzeć także dzięki pracy ludzi i nadajników z Chorągwicy. Na koniec przypominamy najważniejsze informacje. Były nieprawidłowości w przekształceniach własnościowych małopolskich przedsiębiorstw, twierdzi NIK. W rafinerii w Trzebini powstanie nowoczesna instalacja do produkcji biopaliw. Krakowscy konserwatorzy odnawiają najcenniejsze wawelskie kurdybany.
Wieczorem spotka się z Państwem Zbigniew Łuczyński. Zapraszam. Do widzenia.